Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj nagrywamy sobie testowanie słodyczy z zagranicy, z całego świata. Dzisiaj jest ze mną po raz kolejny moja siostra Daria. Cześć. I tak jak zwykle, Daria, moje pierwsze pytanie jest takie: ile mam być łapek po tym odcinkiem, żeby był kolejny odcinek z tobą? 575 łapek i będzie kolejny odcinek ze mną. Więc 575 łapek w górę, będzie kolejny odcinek z moją siostrą. A dzisiaj zamówiłem sobie Mystery Boxa ze słodyczami, niestety, ale nie mogę wam podać marki. Przy okazji możemy je odpakować, te słodycze, i zobaczymy, co się właśnie tutaj znajduje. Więc tak, jeszcze na sam start polecam zostawić subskrypcję taką samą, jaką teraz na palcu, kliknijcie tam na dole, żeby was nic nie ominęło, z dzwoneczkiem na moim kanale oraz na kanale mojej siostry. I ogólnie to możemy już chyba otwierać tutaj naszego Mystery Boxa. Zobaczymy, co się tutaj znajduje. Otwieramy go sobie tak tutaj. Mamy już otwarte tutaj, otwartą górę, i mamy tutaj teraz wnętrze. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Dobra, tutaj mamy paragon, to mnie nie interesuje, ale dobra, teraz mamy, uwaga, uwaga, naszego Mystery Boxa całego. Tylko czekajcie, żeby go wyjąć, to będę musiał chyba, dobra, mamy to. Dobra, więc ogólnie jest on bardzo fajny, swoją drogą design jest ogólnie bardzo spoko, więc co, odpakowujemy chyba i pokażemy wam tutaj, jak to wygląda, tego wnętrze. I dobra, otwieramy. I uwaga, wyjmujemy to. Proszę widzowie, my tego nie widzimy, ale dobra, odpakowujemy. I dobra, o kurde, widzę, że tutaj są ciekawe rzeczy naprawdę. Więc dobra, pierwsza rzecz, recessowy baton. Więc dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to nercy takie tutaj mamy. Następna rzecz to wiśniowe jakieś żelki, więc dobra, tutaj będzie na test. M&M'sy o smaku masła orzechowego, więc dobra, lecimy dalej. O, następna rzecz to są ostre Cheetosy, więc w sumie spoko. Ostre Cheetosy mamy. Milky Way o smaku solonego karmelu, słonego, więc fajnie, dobra. Ostatnia rzecz to jest, uwaga, mamy tutaj jakieś, nie wiem, coś waniliowego, jakiś napój. Pokazuję wam tutaj do kamery. Nie wiem, jak to wygląda, mamy tutaj bardzo dużo tych rzeczy, więc zobaczymy. Mystery Boxa odkładamy sobie na dół. I teraz, Daria, jaką chcesz pierwszą rzecz przetestować? To nie wiem, czy to... Dobra, to Daria wybrała, żebyśmy przetestowali na początek te Cheetosy. Więc otwieramy sobie tutaj tą paczkę i testujemy sobie te Cheetosy. Na początek Hot Flame powinny być ostre. No nie, nie pachną jakoś ostro. W środku wyglądają tak, więc weź sobie jednego. Ja sobie też wezmę jednego. Wziąłeś już? Dobra, odkładamy sobie na bok i dobra, testujemy. Ale dobre, są ostre, ale dobre. Więc dobra, lecimy do następnej rzeczy, teraz ja wybiorę. Albo dobra, w sumie teraz możemy ten napój spróbować, więc ja teraz wyczaruję magicznie szklanki. Dobra, więc mamy szklanki, teraz ja otworzę ten napój i go spróbujemy. Daję go trochę, zróbko, i testujemy ten napój. Niedobry, niedobry ten napój jest. Fuj, to smakuje serio jak ten Amol. Więc nie polecam tego napoju. Teraz ja bym przedostał w sumie te nercy. To jest pewnie... No to już to znam, no to są po prostu takie małe draże. Dobra, więc następna rzecz to będą jakieś owocowe tutaj cukierki chyba. Więc dobra, otwieramy. A, to są gumy kolejne. Masz. To są jakieś gumy kulki. Takie okuleczki. Więc nie pachną, nie pachną w ogóle, ale w sumie możemy to przetestować. Może być w sumie. Bardzo słodkie. Dokładnie, więc dobra, lecimy do kolejnej rzeczy. Ty wybierz, Daria. Może ten Milky Way? Dobra, to Milky Way spróbujemy z osłaku słonego karmelu. I ogólnie tak chciałem powiedzieć jeszcze, że te ultra tutaj, przeczytając to, że to są ultra kwaśne żelki, zostawimy na streama. Jeżeli ten odcinek widzicie, to w ten sam dzień o 19:45 będzie streamek.
czyli dzisiaj o godzinie 19:45 będzie streamek, gdzie będę po prostu jadł te żelki z siostrą, więc wbijajcie na tego streama. Widzimy się na streamku, gdzie będziemy jedli te urdle kwaśne żelki, więc lecimy do tego Milky Way'a. Więc dobra, to ja go otworzę tutaj. Masz. Dobra, więc testujemy sobie tego Milky Way'a. Jak zwykły Milky Way tylko. Jak zwykły. Smakuje totalnie jeden do jeden jak zwykły. Bardzo się lepiej do zębów ten karmel. Dokładnie. Dobra, więc ogólnie następną rzeczą niech będzie ten baton. Już przetestowaliśmy tyle rzeczy naprawdę. Dobra, teraz ten baton. Dobra, możemy sobie zrobić tak, że pogryzie, więc weź se gryza, a potem ja sobie znegryza, bo nie opłaca się łamać tego. Dobra. To jest baton z płatków. No, dokładnie, z płatków jest ten baton. Ogólnie jest spoko, spoko jest. Dobra, no to tak. Zostały nam jeszcze te trzy rzeczy. Teraz przetestujemy sobie takie coś. To jest chyba jakaś czekolada. Nie wiem, o co chodzi z tym. Ale dobra, przetestujmy sobie. Tak ogólnie ona wygląda. Taka świąteczna. O kurde. Miętowa. Wiem, że miętowa, ale co jak co, bardzo dobra. Miętowa, ale dobra. Dobra, no to tak, przedostatnia rzecz, czyli MMMsy o smaku masła orzechowego. Zobaczymy, jak tutaj smakują te MMMsy. Weźmiemy oczywiście po jednym. Ja mam czarnego. Ja niebieskiego. I przetestujemy go. Oj, to jest akurat dobre. To mogę ocenić na 10 na 10, bo to jest bardzo dobry MMMs. I mi smakuje naprawdę. Dobra. Więc teraz ostatnia rzecz to jest taki Pop-Tarts. Czyli takie ciastko, które się robi w mikrofali. Zobaczymy, jak to się przyrządza. Dobra, a więc już przyrządziliśmy tutaj sobie nasze ciastka, więc ja biorę moje ciastko i przetestujemy sobie, jak tutaj to smakuje. Może być, no. Takie, taki ma posmak spalony trochę. U mnie przynajmniej. Nie też. No, więc ogólnie tak się prezentowały dzisiejsze słodycze z całego świata. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na obu kanałach. Wbijajcie na nasze kanały i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć! Cześć.